Historia Łodzi jako ważnego ośrodka miejskiego związana jest z rozwojem przemysłu, szczególnie przemysłu włókienniczego. Na początku XIX wieku przybywają do Łodzi fabrykanci sukna, zachęceni polityką rozwoju miast przemysłowych Królestwa Polskiego. Wtedy to powstają w mieście pierwsze ręczne warsztaty tkackie, manufaktury. Pionierem rozwoju przemysłu włókienniczego w Łodzi jest Ludwik Geyer. To on jako pierwszy zainstalował w swojej fabryce przy ulicy Piotrkowskiej, Białej Fabryce, maszynę parową. Fabryka ta wybudowana została w latach 1835-1837 i była to pierwsza z większych fabryk w naszym mieście w pierwszej połowie XIX wieku. Później w Łodzi w drugiej połowie XIX wieku powstają wielkie fabryki, wielkie giganty fabryczne. Tu warto wspomnieć o fabryce Karola Wilhelma Scheiblera, Izraela Kalmanowicza Poznańskiego czy Markusa Silbersteina. Te fabryki, to jest dość istotne, zapewniały cały cykl produkcyjny. Były to giganty fabryczne, wielkie fortece przemysłowe w naszym mieście. Przemysł włókienniczy był dominującą gałęzią przemysłu w mieście do 1989 roku. Osadnicy, którzy przyjeżdżali do Łodzi, zakładali tutaj pierwsze warsztaty tkackie, pierwsze manufaktury, zobligowani byli do podpisania specjalnego dokumentu. Był to protokół deklaracyjny. Do takiego dokumentu dołączana była próbka wyprodukowanych tkanin. Taki właśnie dokument i próbkę składano przed u burmistrza miasta. W naszych zbiorach Muzeum Miasta Łodzi znajduje się, myślę, że unikat i ważny dla historii miasta dokument. Jest to protokół deklaracyjny z 1853 roku, podpisany przez Fryderyka Karola Moesa. Był on jednym z pierwszych osadników w naszym mieście. Warto przyjrzeć się kopii dokumentu protokołu deklaracyjnego, który prezentowany jest na naszej wystawie. Dokument ten pochodzi z 1826 roku i złożony był przez niemieckiego osadnika w ratuszu miejskim. Dokument sporządzony jest w języku niemieckim i w języku polskim. Pierwsi osadnicy, którzy przyjeżdżali do Łodzi, pochodzili głównie z Czech, z Saksonii, czy z Niemiec, czy ze Śląska. Stąd właśnie język niemiecki i język polski na dokumencie. Na wystawie stałej zatytułowanej Na wspólnym podwórku Łódzki Tygiel Kultur i Wyznań prezentujemy obiekty związane z rozwojem przemysłu włókienniczego w Łodzi. To między innymi cenniki z łódzkich zakładów. W gablocie przedstawiamy między innymi cennik z fabryki Roberta Biedermana. Był to taki druk reklamowy spółki. Na kartach cennika zaprezentowane zostały fragmenty tkanin pokazujące wzory, jak i kolorystykę oferowanych dzianin. Okładka cennika dekorowana była zazwyczaj wizerunkami nagród, medali, które spółka otrzymywała na różnego rodzaju wystawach czy konkursach. Interesującymi obiektami zaprezentowanymi na naszej wystawie związanymi z przemysłem włókienniczym w naszym mieście jest kolekcja stempli fabrycznych, którymi znakowane były tkaniny produkowane w łódzkich fabrykach. To między innymi stempel fabryczny Widzewskiej Manufaktury Spółki Akcyjnej w Łodzi, czy tłok pieczętny Towarzystwa Akcyjnego Karola Steinerta. Znakowanie tkanin było bardzo popularne wśród fabrykantów. Stanowiło to jakby znak firmowy zakładów, w których tkanina została wyprodukowana. Szczególne znaczenie, taki znak pieczętny, znakowanie tkaniny miało podczas konkursów czy wystaw, na których prezentowane były tkaniny danej spółki wyprodukowane w danej fabryce. Łódzcy fabrykanci bardzo często brali udział w organizowanych wystawach.
na których mogli zaprezentować swoje tkaniny, swoje produkty. Była to pewnego rodzaju dla nich reklama, ale również okazja do nawiązania kontaktów z innymi kontrahentami. W zbiorach Muzeum Miasta Łodzi znajduje się album fotograficzny spółki akcyjnej Markusa Silbersteina, przygotowany specjalnie na powszechną krajową wystawę, która miała miejsce w Poznaniu w 1929 roku. Album zawiera około 40 fotografii prezentujących wnętrza fabryki, jak również broszurę, która jest integralną częścią tego albumu, zawierającą najważniejsze informacje o zakładach wyrobów bawełnianych i wełnianych Markusa Silbersteina w Łodzi, jak również informacje o spółce akcyjnej Piotrkowskiej Manufaktury, która powstała w 1911 roku właśnie w Piotrkowie Trybunalskim. Wśród akcjonariuszy znalazł się również Maurycy Poznański. W broszurze znalazły się informacje o fabryce, oczywiście zdjęcia pokazujące zabudowania fabryczne przy ulicy Piotrkowskiej. Są informacje o produkcji, ile tkanin było w roku produkowanych, jaka jest wartość majątku, nieruchomości właścicieli. Zdjęcia z wnętrz tkalni czy przędzalni bawełny, informacje o rocznej produkcji w fabryce. Wśród robotników zatrudnionych w łódzkich zakładach włókienniczych największy odsetek stanowiły kobiety. Często zatrudniano młode dziewczyny, a nawet dzieci. Na zdjęciu prezentowanym na naszej wystawie widzą Państwo grupę robotników. Jest to zdjęcie wykonane przed 1914 rokiem, na którym widać właśnie dominującą ilość kobiet sfotografowanych. Jedna z nich jest nawet w ciąży. Warto przy tej okazji nadmienić, że warunki w łódzkich zakładach były trudne. Czas pracy był również wydłużony, często nawet do 12 godzin w ciągu doby.